doskonały moment, żeby zaglądnąć umownie do sieci. Czy coś się zmieniło od naszego ostatniego spotkania? No, pozmieniało się bardzo dużo. W tym momencie jest coraz więcej zdjęć dotyczących kampusu Misericordia, coraz więcej pielgrzymów dociera na kampus, więc jak najbardziej tu się zmienia cały czas. Tych relacji jest coraz więcej. No, jest generalnie co pielgrzym to osobna relacja. Oczywiście co pielgrzym, który używa mediów społecznościowych. Mamy już zdjęcia ołtarza, wszystko otagowane kampus Misericordia. Jak widać, ludzi przybywa z godziny na godzinę. Zaraz pokażę jedno takie zdjęcie, które mi się bardzo spodobało, bo wcześniej w przeglądzie prasy, temu kilka dni temu, mówiłem, że porażającym widokiem była ta cała fala, piękne po prostu morze zrobione z peleryn na krakowskich błoniach. Dziś sytuacja się odwraca, bo mamy pięknie, ładną pogodę, piękną sobotę mamy, tak swoją drogą. No i te peleryny też poszły w ruch. Peleryny poszły w ruch, pielgrzymi w ten sposób zaczęli się chronić przed słońcem. Mi uciekło to zdjęcie. O, jest. Jest. Mamy pielgrzymi, którzy wykorzystują swoje peleryny jako parasole. No, brzegi to jest miejsce, które jest bardzo nasłonecznione, więc tam też trzeba jakoś sobie radzić w tych skrajnych warunkach. No i czekamy cały czas na więcej informacji tak naprawdę. No, w tym momencie jest oczekiwanie na to, co się dzieje na brzegach, aczkolwiek pojawił się nowy hashtag Dziękujemy Franciszkowi. Ludzie zaczęli dziękować jakby już zanim się jeszcze te Światowe Dni Młodzieży zakończyły, zaczęli dziękować już papieżowi za to, że przybył, za jego obecność, za to, że chciał z nimi spędzić ten czas i za to, co mówił do nich przez całe Światowe Dni Młodzieży, za tą mądrość, którą się dzielił z nami. Prasa światowa reaguje natychmiast. Rzeczywiście ta informacja już trafia do bardzo poważnych dzienników radiowo-telewizyjnych, na portale. Można powiedzieć, że tym razem to już nie młodzież jest bohaterem, tylko papież, a właściwie przeżywamy coś, co ja nazywam festiwal cytatów papieża. Na przykład włoska prasa La Repubblica cytuje: Kościół nie może się zasklepiać w sobie, musi wyjść na świat. Uciekajcie od wszelkiego fałszu. A dziennik Le Figaro odpowiada słowami jednej z uczestniczek. Papież mówił szybko o rzeczach ważnych, o wspólnych wartościach i to nam najbardziej się podoba. Natomiast telewizja ARD, kończąc swoją obszerną relację, zauważa, że to czuwanie, ten dzisiejszy wieczór, ta dzisiejsza noc, to właściwie jedno z najważniejszych wydarzeń w spotkaniu młodzieży z Franciszkiem w Polsce. Natomiast na koniec może taka informacja anegdotyczna z prasy, która być może jest najbliższa papieżowi. Nación, argentyńska prasa, opowiada historię i perypetię pewnej rodziny, która tutaj do Krakowa docierała przez Włochy z ogromnymi przygodami, ale na koniec konstatacja. Mieliśmy mnóstwo problemów. Oszukano nas po drodze, okradziono nas, ale nie mogliśmy tutaj nie przyjechać. Niczego nie żałujemy. Proszę Państwa, ta determinacja chyba nie tylko w pielgrzymach z dalekich okolic, z innych kontynentów, ale także w tych młodych ludziach, którzy tutaj przyjechali niejako z zamiedzy, a więc z Włoch, z Francji, z Niemiec, z Ukrainy. Ona w nich drzemie i to powoduje, że znoszą wszystkie trudy i od początku do końca z taką radością podchodzą do tego wspólnego spotkania. Uf, odetchnąłem. Na szczęście tą argentyńską rodzinę okradzono po drodze, nie u nas, więc... Ale tak zupełnie poważnie, czekając na kolejne cytaty z papieża, bo pewno one się pojawią, jestem przekonany, w studio witamy młodzież ze Światowych Dni Młodzieży. Marysię Szajny, dzień dobry. Dzień dobry. I Justynę Szydłowską. Dzień dobry. Witamy. Widzę piękne loga na koszulkach telewizji uniwersyteckiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Tak właściwie to, co panie tu robią. Mamy nadzieję, że... Że nie jesteśmy konkurencją, tak? Nie jesteśmy. Nie jesteśmy konkurencją, współpracujemy razem podczas właśnie tych Światowych Dniach Młodzieży. I promujemy naszą telewizję JP2TV razem z grupą 20 studentów. Wspomagamy zaplecze dziennikarskie podczas Światowych Dni Młodzieży. Zajmujemy się robieniem materiałów z różnych części Światowych Dni Młodzieży. Jesteśmy praktycznie wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni, czyli na brzegach, w brzegach, na błoniach. Byliśmy również na Festiwalu Młodych, więc myślę, że dumnie wspieramy naszą telewizję JP2TV. A to jest taki moment, że
świetny Światowe Dni Młodzieży do tego, żeby zająć się telewizją? Czy to jest tak, że jak się skończą Światowe Dni Młodzieży, to już będziecie wierni telewizji? No, czasowo rozumiem, na studiach tej, a później być może TVP3. To jest tak, że już współpracę tak naprawdę z telewizją zaczęłyśmy dużo wcześniej niż współpraca z TVP. Ja jestem w telewizji uniwersyteckiej, tutaj JP2 TV, już od 2 lat, czyli tak naprawdę od początku moich studiów, bo jestem na 2. roku teraz, razem z koleżanką Justyną. I mamy nadzieję, że ta przygoda nie skończy się wraz z SDM-em, ponieważ to jest coś, co nas, można powiedzieć, tak młodzieżowo kręci. I myślę, że z tym wiążemy swoją przyszłość. Ty też masz podobnie? Mam nadzieję, że będę kontynuowała moją przygodę, ponieważ jest to coś, co daje mi ogromną satysfakcję i radość. Wiadomo, w telewizji bywa ciężko, ale jak już widzę efekty swojej pracy, swoje materiały, jak się rozwijam, jak każdy kolejny materiał daje mi coś nowego i że robię ten postęp, to jest naprawdę coś fantastycznego. I po prostu mam nadzieję, że dalej będę mogła się rozwijać w tym kierunku i przygoda z telewizją nie zakończy się wraz z końcem Światowych Dni Młodzieży. Ja miałbym ochotę dopytać, co to znaczy w telewizji bywa ciężko. Ale chyba ciut później, prawda? Tak, dobrze. Właśnie, a teraz spróbujmy. No właśnie, wasza próbka, znaczy waszej koleżanki. Tak, nasza koleżanka Aneta Filipczyk, właśnie. Która... No właśnie, proszę bardzo, próba prezenterki, tak, proszę bardzo. Zapromuję koleżankę. Zapraszamy Państwa do oglądania relacji na żywo naszej koleżanki Anety Filipczyk, która wraz z młodymi Angolczykami jest w drodze do brzegów i towarzyszy im podczas tej drogi. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Już. Dobrze. Tak, już. Rewelacja. Proszę bardzo, proszę o materiał. Światowe Dni Młodzieży są doskonałą okazją, żeby poznać wielu wspaniałych ludzi z każdego zakątka Ziemi. My postanowiliśmy sprawdzić, jak wygląda dzień z życia pielgrzyma od podszewki. Poznajcie naszych wspaniałych nowych przyjaciół z południowo-zachodniej Afryki, którym towarzyszyliśmy w czwartek. Afryka i Angola. To jest bardzo miła, kolorowa grupa z Angoli. This group is coming from Angola. Angola jest bardzo dużym krajem z dużą liczbą młodych ludzi. Jestem misjonarzem w tym kraju od 25 lat. Młodzi bardzo angażują się w życie parafii. Ta konkretna grupa to, można powiedzieć, taka podstarzała już młodzież. I nie ma w tym nic dziwnego, bo ze względu na problemy ekonomiczne w Afryce nie jest łatwo zorganizować taką wyprawę jak ta na Światowe Dni Młodzieży. Wszyscy oni już od dawna pracują. Na ten wyjazd zbierali pieniądze 2 lata. Niektórzy, na przykład jeden z chłopaków, którzy tutaj są razem ze mną, sprzedał nawet swój motorower, żeby tu przyjechać. For coming here. Today we have this program to. Dzisiaj po śniadaniu planujemy iść na katechezę. To jest grupa portugalskojęzyczna, a to znaczy, że przyjechali albo z Portugalii, albo z Brazylii. Katecheza cieszy się dużym zainteresowaniem. Widzę, że to dla nich okazja, żeby zastanowić się nad własnym życiem. Pochodzimy z różnych miast w Angolii.
ponieważ chcemy dzielić się ze sobą naszymi doświadczeniami, naszą wiarą, to zbieramy się w sporej grupie. Chętnie poznajemy kulturę innych krajów. Nasz kraj jest w większości katolicki, więc jesteśmy raczej światopoglądowo jednolici, ale czujemy również, przynajmniej ja osobiście czuję, że wciąż mamy bardzo wiele pracy do zrobienia w naszych stowarzyszeniach i w parafiach. I każdy musi myśleć o Chrystusie, by żyć zgodnie z chrześcijańskimi przykazaniami. Teraz, kiedy myślę o Angoli, myślę o ludziach, którzy tak jak ja wierzą w Chrystusa. Nie lękają się do tego przyznać. Ludzie, którzy się kiedyś nawet bali, to dziś starają się iść razem, iść przez życie z Jezusem. Nawet jeśli mamy pewne problemy, jak każdy kraj, staramy się żyć naszą wiarą codziennie. Myślę, że naszym głównym sposobem komunikacji z Bogiem jest śpiew. Naprawdę lubimy śpiewać, bo wtedy poruszamy serca nasze i innych. Posługujemy się wtedy ulubionym instrumentem, batukę, tak to nazywamy. I naprawdę nie wiem, czym jest modlitwa bez muzyki. Ja jestem muzykiem od dawna. Zacząłem śpiewać właściwie już jako dziecko. Była to pewna forma wyrażania siebie poza normalnymi, codziennymi sprawami. Będąc muzykiem gospel, chcę pokazać innym, jaki jest Bóg, który pomaga mi przezwyciężać wszelkie trudności każdego dnia. Como é que este Deus que me supera cada dia? Witamy w studio kolejnego młodego człowieka w potrójnej roli. Nie musiałeś daleko przechodzić, przed momentem zaglądałeś do internetu. Ja mówię w potrójnej roli, bo jeszcze w telewizji Kraków tak. Komentujesz, podajesz, przestrzegasz przed deszczem, tak? Tak, tak. Jeszcze pracuję w telewizji Kraków jako prezenter pogody. No i też w jakimś tam stopniu jestem związany z kroniką. Ale to... Bardziej jednak z pogodą, jak się okazuje. I wskazuje drogę zarazem, jakby nie patrzeć, prawda? Jak się ubrać, to przygotować, prawda, to prawda. Ja co zabrać, co opuścić. Ładniej ksiądz powiedział, wskazujesz drogę, ja powiedziałem, przestrzegasz. No to musi być jakaś różnica między nami. Ale powiem, że to, co jest piękne tutaj w postawie młodych redaktorów, to chęć zaangażowania się we współpracę z doświadczonymi i kompetentnymi redaktorami naszej telewizji. To jest piękne, bo wydaje mi się, że w tym przypadku nie grozi ta przestroga papieża Franciszka o młodych emerytach, prawda? Pewnie, że tak. To jest ogromne doświadczenie w ogóle móc pracować z profesjonalnymi dziennikarzami i to jest bardzo wzbogacające nas. No ale już to wystarczy, bo... Nie wiem, o kim mówicie, ale może się zdarzyć, że zaczną się czerwienić na przykład. Może dajmy spokój. Chciałem was zapytać o... No bo oczywiście staramy się prowadzić w takiej w miarę luźnej atmosferze program, ale tych tematów jest... Pojawiają się co pewien czas na tematy poważne. Myśmy przed momentem rozmawiali o pani, która jest matką i żoną. I słuchając, prasując, usłyszała w Radiu Kraków o wolontariacie i zdecydowała się na coś takiego. Wy teoretycznie macie łatwiej, bo studiujecie, w związku z tym tego czasu macie więcej, ale ta forma współpracy z telewizją to też jest wolontariat. No, to jest ciężka praca. No, ciężka, może przesadziłem. To jest ciężka miła, praca. Sympatyczna, czasami ciężka. Ponieważ trzeba właśnie znaleźć ten swój czas, który moglibyśmy poświęcić na przykład na spotkanie z przyjaciółmi. Ale jest sytuacja, że termin goni, materiał musi być dostarczony, no i trzeba się wywiązać z obowiązków, które podjęliśmy. A dlaczego chcieliście podjąć te obowiązki?
Uważam, że jest to dla nas ogromna szansa właśnie, żeby zdobyć to cenne doświadczenie, ponieważ właśnie mamy okazję współpracować z ludźmi, którzy tym doświadczeniem się z nami dzielą i naprawdę robią to we wspaniały sposób. Kierują nami, dają nam po prostu wskazówki, którymi drogami powinniśmy się kierować, żeby nasze materiały były coraz lepsze, żebyśmy naprawdę potem byli dobrymi dziennikarzami. Czyli jednak drogowskazy są istotne w naszym życiu, jest to życiu, bardzo prawda? Istotne dla naszego rozwoju. Pewnie musimy sobie stawiać wysokie wymagania i tego uczył nas już nasz papież rodak Jan Paweł II, który stawiał młodzieży wysokie wymagania. Tutaj właśnie przytaczając rozmowę, moją rozmowę z księdzem Górą świętej pamięci, który na zadane mu pytanie, dlaczego młodzi ludzie tak bardzo pokochali Jana Pawła II, odpowiedział właśnie, ponieważ papież młodym stawiał wysokie wymagania, dlatego że to oni są nadzieją przyszłych pokoleń tak naprawdę. Słuchaliśmy tych różnych wypowiedzi, homilii papieża Franciszka również do młodzieży. Co takiego najistotniejszego mógłby pan jako człowiek młody przekazać swoim młodym, wypunktować z tych wystąpień papieża? Dla młodych właśnie. Z wystąpień papieża? Moim zdaniem to, co papież przekazywał młodym, najważniejszą rzeczą jest szacunek. Szacunek do samego siebie, do rodziny, do osób bliskich. Pamiętam to akurat z pierwszego wystąpienia papieża w oknie, czy pierwszego spotkania z papieżem w oknie. Mówię o trzech prostych słowach. Przepraszam, dziękuję i proszę. To takie reguły, którymi powinniśmy się kierować, żeby codziennie być coraz lepszym człowiekiem, ale też, żeby jakoś to nasze życie funkcjonowało w dobrym, żeby szło w dobrym kierunku. A dlaczego tak trudno jest używać tych słów i to bardzo często, przecież one się nam nie przejedzą w naszej codzienności. Nieraz siedzimy przy stole i słyszymy, ktoś mówi, chciałbym cukru. A tak trudno jest mu powiedzieć w takiej prostej czynności, a może poprosić, to byłoby bardziej takie przekonywujące. Jak pan myśli? Dlaczego to tak trudno przychodzi? Dlaczego trudno? To jest dobre pytanie. Żyjemy w dosyć... To nie jest chyba najzgrabniejsza odpowiedź, ale żyjemy w bardzo dużym tempie. Ludzie skracają coraz bardziej swoje myśli i też po prostu im się nie chce. Każdy zapuszcza jakiegoś lenia w sobie, którego kultywuje niestety. No i to jest coś, z czym trzeba walczyć niestety. A jednocześnie jesteśmy bardzo zadowoleni, kiedy ktoś nas dostrzeże, podziękuje chociażby tylko tym słowem, nic więcej, prawda? Jaką to robi satysfakcję dla człowieka. Niejednokrotnie sami tego oczekujemy, a często o tym sami również zapominamy. Nieraz się sam zastanawiam, skąd się to bierze, gdzie to może być źródło tego wszystkiego. Może brak nam pokory? Może. Przyszła mi jedna rzecz do głowy. Mówię to też do siebie, bo ty mówisz, powinniśmy mówić te trzy słowa, powinniśmy, a nie lepiej byłoby powiedzieć powinienem. Dlatego mówię też, że mówię do siebie. Może tu jest klucz. Zacznijmy od siebie. Nie jest żadne napominanie, ale tak mi się wydaje, że bo mówię też do siebie. Tak, powinniśmy, no widzisz, właśnie, powinienem. Ale to trochę jest. Tu się zgadzam, bo żeby jakoś zmienić świat, to trzeba tak naprawdę zacząć od siebie. Nie wymaga jakoś wiele pracy. Wystarczy prosta zmiana we własnym życiu. Przemożenie się chociażby z mówieniem tych trzech podstawowych słów, o których mówił papież Franciszek. To jest tak, ale że to musi być w momencie naszej rozmowy. W tym momencie rozmowy. Chyba tak, powinniśmy skończyć. Połączyć się z panią redaktor. Zacznijmy od siebie, ale tymczasem Monika Meleń jest w Brzegach. Proszę o relację.